Witam Was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki Biedaków. Tak jest. Zaczynamy od tego, jak Belwinka uczy korzystać z nocniczka Kajetana. Dobra, dzieciaki. Sławek odwiózł dzieciaki do szkoły, bo się właśnie przeprowadziliśmy do nowego domu. Tak, jeśli ktoś ogląda serię od początku i jest w stanie zliczyć, który to już jest dom biedaków, to ja chętnie się dowiem. Przypuszczam, że pewnie jest jakiś, nie wiem, siódmy? Tak strzelam. Jeśli chcecie zobaczyć go bliżej, to serdecznie Was zapraszam na mojego bloga, gdzie zamieściłam zdjęcia z tej budowy, że tak powiem. Z tego domu po prostu, już gotowego. No i zapraszam Was na moją grupę na Facebooku również, gdzie się pojawiają takie informacje, ciekawostki różne. Także tak, tam zawsze wszystko jest szybciutko, wcześniej. Chyba mam wyłączony teraz wiek. A jak tam jest z Balbinką? 8 dni. A Sławek? 10. O, Diana ma 3. Tutaj 7. No dobra, może jeszcze w tym odcinku nie będę włączała wieku. Znaczy starzenia się. Ale zobaczymy, jak będzie potem. Ogólnie to jeszcze... zmodyfikowałam pokój bliźniaczek, bo mi się nie podobał tamten, który za pierwszym razem zrobiłam. I teraz on się prezentuje tak. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wyglądał wcześniej, to po raz kolejny zapraszam Was na bloga. Tam są wszystkie zdjątka, a tutaj widzę, że nie może być tak, jak sobie wymyśliłam. Bo chciałam iść właśnie na łatwiznę i zrobić jedno biurko dla dwóch dziewczynek, ale się nie da. No niestety się nie da. Więc musimy coś tu wymyślić. Pewnie to zrobię tak, że to postawimy tu. W ogóle to muszę wyłączyć. Włączyć siatkę. Zabierzemy chyba tą lampę stąd i dołożymy sobie takie drugie biureczko. Chociaż nie będzie to wyglądało najlepiej, no ale teraz mi się pewnie nie dostaną do tego pokoju, bo tu są drzwi. Zabierzemy to stąd. I teraz chyba wejdą, taką mam nadzieję. Tą lampę tu postawię? Nie za bardzo. Tak, jeszcze takie małe poprawki. Mam nadzieję, że teraz wejdą. I teraz co z tą skrzynią z zabawkami? Boże, jak mi myszka dzisiaj chodzi dziwnie. Nie mogę jej w ogóle opanować. Także... no. Co jeszcze wiem? Gdzie mi to zniknęło? No bez jaj, cofnij to. No nie wytrzymy, nie wytrzymy z tą myszką. O rany. Spróbujemy tak, o. O, tak bym to przesunęła. Ja bym wam wywaliła ten stolik. I ten też. To pudełko z zabawkami postawiła tu. Tak będzie na razie. Tak to będzie właśnie. Dobra, ścianki opuścimy. Tutaj mamy Kajtek się bawi słodko. O. A Barbina co poszła robić? Poszła oglądać biurka. Ja ci proponuję, żebyś się załatwiła. O.
Tutaj Sławek zajmuje właśnie kibelek, ale i tak zejdź na dół. Sławek, ty w ogóle masz co robić, bo... Ja tutaj tobie trochę mam miejsce na... O, proszę bardzo. Może nie jest to wypasiony warsztat, tak jak mieliśmy w poprzednim domu, ale jest miejsce, więc... Później to pewnie jakoś zabuduję, jakiś daszek chociaż zrobię. Bo wiecie, deszcz i te sprawy, to żeby mu nie przeszkadzało. Co się bawią? Mamy tylko, kurczę, chyba dwie miski. Trzeba by jakąś trzecią skombinować. W ogóle nie podoba mi się nasza jadalnia jeszcze. Jest taka niesymetryczna, ten stół stoi tak bardzo przy ścianie i mi się to nie podoba. Dlatego jeszcze trzeba będzie to zmodyfikować. O, nasza papuszka sobie tutaj jest. W ogóle, co wy mieliście robić, to ja nie wiem. Jakoś tak nie wiem, wszyscy są pogadani i ja nie wiem, co z nim robić. On jest taki dosyć nieszczęśliwy. To może go nakarmimy. Ja dobrze słyszałam, Sławomir, że coś ci się wydarzyło, no. Chyba tak. Chodź tutaj i... Rób co masz robić. Widzę, że on tutaj chce dzieciaka. Kolejnego. No cóż. Chcieć to sobie może. Ja też wiele rzeczy bym chciała, wiecie. Tutaj tu znowu coś przeszkadza. Nie szkodzi. Weź... Coś ty zrobiła z tą butelką. Kolwina, podejdź tu, żebyś zaraz mi czegoś nie zrobiła. Chcesz jeszcze formę poprawić, widzę. Chodźmy do naszej kuchni. I coś ugotuj. Zrób zupkę. Na pocieszenie babuni. Legowisk też mam mało. Tu jest jedno. Na górze w ogóle mamy jakieś, nie mamy. Biedne pieseły nie będą miały gdzie spać. Ale tu chyba bym zmieściła. Nie wytrzymam z tą myszką. Muszę sobie radzić z tym. W laptopie. Może taką, takie samo też postawimy teraz. Obawiam się, że będą tutaj małe komplikacje. No ale nie ma miejsca. Widzicie, ten domek jest dosyć ciasny. Już na to nic nie poradzę, powiem wam. Jak Diana się od nas wyprowadzi, to się zrobi więcej miejsca. Ale póki z nami mieszka, to no... To trzeba sobie jakoś radzić. Także wiecie, tutaj damy im te lokatory, żeby dziewczynki miały i wiedziały, które pióreczko jest ich. Proszę bardzo, ty sobie weźmiesz to, jak wrócisz ze szkoły. Ty sobie weźmiesz to, a ty sobie weźmiesz to. Balbinka, podajesz zupcie? Super. To dobrze, bo Sławomir akurat też jest wolny, został to na razie. Oj, tu nie mamy prysznic. Jest prysznic, boże. Weź ten prysznic, sprawdziłem przy okazji, czy to wszystko działa. Powiedz, jak się buduje, to się ustawia różne rzeczy, a potem się okazuje, że... Dobra. Prysznic działa na dole. Sławomir, chodź jeść. O, tak, są dumni z Dianami. Tak, tak, tak. Super. Tak. No i co, Balbina? Położysz dziecko spać, tak myślę. Chociaż on znowu... Okej, dziecko nasze sobie poradziło ze snem. Także bez pośpiechu. I mu się znowu coś usiął. Tu nic nie ma. Dobrze, Balbinka, jak zjesz, to zachowaj to, żeby się nie popsuło. No i przydałoby się opróżnić nam ten nocniczek. Widzę, że Karolinka wróciła ze szkoły. I... Kornelia, tak. Karolina i Kornelia. I Diana również. Co się stało, czy... Co się dzieje? Nie możesz dojść tam?
macie problem, dziewczęta? Gdzie jest pokój Diany? Tutaj. O, ja bym się zasikł i wszystko. Skorzystaj sobie tu. A ty tu. Ja wam lekcję położę. Chociaż nie wiem, który jest czyje już, ale okej. Co tam ci się świeciło też? O, błagaj o pracę. Dobra. Karolinka też coś ma? Tak, ale już nie mogę dalej. Dobra. Trudno. I co, kochana, udało ci się tam dotrzeć? Pójdziemy z tobą, zobaczymy. Polpina poszła na telewizor. Okej, udało ci się, super. I tobie też chce się siusiać. I bawić się byś chciała, wiem, ale we wsiku. Albo ty poszłaś się do brata, bo no dobra, to się bawcie gdzie chcecie. Robinka sobie poćwicz jogę, o. A Sławek pójdzie do dziecka. Tak zrobimy. Bo dziecko chce siusiu. Nie może, nie może. Co to nim tutaj, żebyście się nie zblokowali? Jeszcze tego nie opróżniła, o rany. Dobra. Myślałam, że to zrobiła. Ty się tu bawisz? O, tutaj, chodźcie się pobawić, ty babki. Gdzie? Stop. Tutaj uczyć mamy musi szukać. I zaraz go też spać położymy. Mama mi łóżka. Sławek, zapomnij o tym dziecku. Wysokie krzesło. Ja nie mam gdzie postawić tego krzesła. Chciałam kupić, ale nie mamy miejsca na takie. Chyba, że w salonie, ale... Kule, Balbina... Aha, ty ćwiczysz jogę w kuchni. Hej. Kuchanie ty już na domu. A ty chcesz posprzątać? No dobra, tam. O, tutaj. Odrób lekcję. O, wam się ładnie rozrywka poniesie, możecie sobie też podrobiać. Z kim ty gadasz? Weź tego małego i... Mów do niego. Nie! Nigdzie nie jadę, sorry. Może dobrze, że to się da ten anulować. Już do końca, dobra. Pozwolę ci spać. Znajmy dobre serce. A ty co tutaj? Ja chciałam, wiesz co, żebyś zrobiła? Zadzwoniła i zobaczymy, czy w ogóle Damian ma telefon. Miał, ale chyba nie można zadzwonić. A jak Sim jest w pudle? Oczywiście w tym pudle simowym w mieście, żeby nie było. Tylko gdzie jest Damian? Jest Błażej. Jest Damian, ale czy do niego zadzwonimy? Chyba nie. No, niestety. No trudno. Chodź, Balbina, jesteś trochę brudna, to wypróbujesz tą. A wypróbujesz wannę, bo nie wiem, czy działa. Czy się do niej dostaniemy. Bo tutaj widzicie, zlew stoi i mi się wydaje, że oni tutaj nie wejdą. No. Tak, dobrze mi się wydawało. No trudno. W ogóle tu się te drzwi nie zamykają. Bo światło. I co ja mam zrobić z tą wanną? Niby ta łazienka jest spora, a kurczę, nie mam jak ten. Tutaj to znowu myślę, że się nie dostanę do prysznica. No ale spróbujemy. Zobaczymy.
tu wyjdziesz? O, chyba pójdzie, ej. Zobaczymy. O, super. No i dobra. Problem rozwiązany. Dzisiaj takie właśnie... Taki odcinek problematyczny jeszcze po remoncie. A ty biedna tutaj lekcję odrabiasz. No trudno. Tak sobie położyłaś, nic nie poradzę. A Wanek, idziemy już kończyć się. Jak tam w ogóle ocenki wasze? Super, jesteście szóstkowymi uczennicami. Aha, trudno. Z tym Ambrożem pobrałam studenka. Po coś tu przyszła. Nie widzisz, że te dzieci lekcje odrabiają? Czy ty jesteś poważna? A teraz odłóż na miejsce. Co za baba. Za karę posprzątaj zabawki. No, jak ją walnę? Będą mi teraz ruszać te miśki. Posprzątaj. Ten misiek też tu nie leżał, potem nie będzie można przewinąć dziecka. Już co ja z nimi mam? A jak to nasze zwierzęta w ogóle? O, jeszcze są czyste. Także spoko. I co, nie poprawiła ci się kondycja jeszcze? No zobaczcie, no. Czy ty, Balbina, jesteś normalna? Opróżnij ten nocnik. Ona jest nienormalna. W ogóle pokaż, co ty masz w wyposażeniu. Sporo tego, co to za ubranie. Dobra, teraz nie będę się zajmować. No, kondycja się ładnie poprawiła. Ale mogłabyś na przykład jeszcze coś porobić. Więcej skacznę koncentrację. Zostaw te biedne dzieci. Że tak się spytam, co tu się wydarzyło? A ty gdzie się szwendasz? Nie mogę uwierzyć, że wystawiasz mnie do wiatru. Nigdy więcej do mnie nie dzwoń. Ups. Sławek, w ten sposób na pewno nie zyskasz przyjaciół. Co ty robisz, Karolina? Po prostu lewitujący, ryszawy królik. Trochę... Może tego nie będę komentować. No i skakałaś na tej skakance. Idź biegać, idź biegać, sama. Idź. Dobra dziewczyna, myślę, że już pora spać. Mogłam się tego spodziewać, ty jesteś takim brudasem. Odrobiłaś chociaż te lekcje do końca? Tak. Chociaż tyle, dobrze, nie? Twój pokój tutaj. Idź śpi. Też. Albo nie, weź prysznic najpierw, kurczę. Dobra. Co za dzieci. Damian, co z tą twoją córką nie tak? Weź, upośledzona jest. Tak, ty sobie idziesz biegać. Sławek sobie śpi. Kajtek zaraz będzie wstawał, o właśnie. I dobrze, dobrze myślałam. I zaraz będzie ryk. Ale wszyscy śpią. Musisz poczekać. Ojojojoj. W ogóle jakie masz dziwne włoski, prześwituje ci skóra. I love you, mom. W ogóle czemu nie słychać, jak on płacze? W sumie... Lepiej dla mnie, ale no. O, jaki nieszczęśliwy jestem. Zamknęli mnie w końcu. I zostawili biedne porzucone dziecko. No, Balbina się wymęczyła, zdobyła jakiś punkt kondycji, a w ogóle... O, już ma, ona ma prawie wszystko na maksa, zobaczcie. Tylko technika kuleje. No w sumie ona tyle żyje na tym świecie, że powiem wam. Nic dziwnego. Dobra. Wszyscy śpią szczęśliwi? Dobrze. No dobra, kochani, w takim razie ja kończę.
Niech oni sobie tu spokojnie śpią. Dzisiaj taki spokojniutki odcinek. Nawet powiem wam, że nie wyprowadzili mnie z równowagi, więc nie jest źle. Także tak. Dziękuję wam za uwagę. No i co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.